Bartek Batra z nami, witam serdecznie. Witam, cześć. Słuchaj, ostatnio jak się spotykamy, to zawsze jesteś głodny. No, zawsze robisz ze mną wywiad, jak zbijam wagę albo coś, także tak, no. Może głodny tak nie, ale na pewno spragniony, nie wiem, pić się chce. No niestety, dosyć późno ruszyła ta promocja Gali Genesis, na której zawalczysz, bo tylko 2 tygodnie, prawda? I chyba dlatego. No, w sensie, czy moja waga dlatego po promocji? Nie, po prostu późno żeśmy się dowiedzieli o twojej walce, tak? No, późno, tak, wiadomo, dla szerszego grona ludzi, no, dosyć późno się dowiadujecie, ale to już machina produkcyjna i promocyjna jest chyba tak duża, że w 2 tygodnie to jest dla nich dużo czasu, żeby to wypromować. No i można powiedzieć, że Marcin Żurawski też zrobił robotę, bo to całe jego wejście było owiane taką troszkę tajemnicą, prawda? Ludzie się zastanawiali, co to będzie i tak dalej, gdzie on zawalczy, więc trochę tego szumu narobił wcześniej. Nie no, szczerze, to jest gala Marcina, nie? Równie dobrze mogłoby nas w ogóle nie być i każdy by obejrzał Marcina walkę. Ja chętnie też zobaczę. No jestem naprawdę zaszczycony, że mogę z takimi wielkimi wojownikami, z Marcinem Różalskim i Joshem Barnettem być na jednej karcie, nie? No, ale to też nie przypadek, że wasza walka została ogłoszona jako kolejna, no bo to jest taki co-main event, można powiedzieć. No to jest co-main event, dokładnie tak. No, nie ma co ukrywać, elektryzujące starcie, ja jestem bardzo dobrze nastawiony do tego, to będzie naprawdę dobry pojedynek, także już nie mogę się doczekać. No powiem ci, że zaskoczyłeś mnie tutaj, że tutaj wystąpisz, bo myślałem, że wiesz, coś kickboxerskiego się uda załatwić, ale jednak chyba no, jest zapaść na tym rynku kickboxerskim troszkę. Nie, ja miałem walczyć, tylko że zrezygnowałem na rzecz Gali Genesis. Nie, jednak mówię, jednak ja tam oczywiście Marcinowi w kalendarz nie zaglądam, ale na pewno jest do końca tej kariery bliżej niż dalej. I dlaczego miałbym odmówić historycznego pojedynku na historycznej gali z bardzo dobrym rywalem, gdzie moje warunki wszystkie zostały spełnione, wszystko jest tip-top i z bardzo dobrym rywalem, tak jak mówię, i jeszcze na karcie jest Marcin Różalski, który jest wybitnym wojownikiem i legendarną już nie tylko postacią w ringu w Polsce, ale i też poza ringiem, nie? Także naprawdę, byłaby to chyba jedyna szansa, żeby gdzieś zapisać się w takiej historii. Czemu miałbym z tego nie skorzystać? Bo tak jak jesteś sentymentalny, jesteś jeszcze pomyślę, że romantyczny. Nie, mówię, ale nie, nawet ja lubię robić rzeczy takie, dużo rzeczy robiłem jako pierwszy, nawet jako ten Thai boxer, tak, z Polski, także to jest pierwsza taka gala z takim rozmachem i z takimi nazwiskami, także nie ukrywam, że no, jestem bardzo fajnie do tego nastawiony i cieszę się, że wezmę w niej udział. No to powiedz, to jest jednorazowa przygoda, czy masz już kontrakt na więcej walk w tej organizacji? Na dzień dzisiejszy jednorazowa przygoda, ale no mówię, jestem pozytywnie nastawiony i zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Na dzień dzisiejszy interesuje mnie przyszły piątek i Michał Królik. Troszkę późno ruszyła ta promocja, bo tylko 2 tygodnie przed walką, przed galą, ale no tutaj wiadomo, stoi za tym Maciej Kawulski, także oni chyba wiedzą, jak to robić. Nie, no to najlepsza firma w Polsce, także no nie ma co gadać, to jak to powiedział chyba kiedyś właśnie Maciej, nie mają konkurencji w Polsce, także powinno być okej, okay. Jest okej. Okay. Powiedz, ty walczyłeś kiedyś bez kibiców? Czy walczyłem bez kibiców? No, nie liczę oczywiście sparingów tych ulicznych, prawda? No walczyłem chyba. Nie miałem okazji walczyć bez kibiców. Nie. Nie martwi cię to troszkę, że nie będzie kolegów, nie będzie znajomych? Nie, bo to w ringu jesteś sam. Wiadomo, ja tylko słyszę swój narożnik. Nawet jak jest tysiące ludzi, czy setki ludzi, to z reguły zawodnik wchodzi i słyszy tylko swój narożnik. Nie jest tak skoncentrowany. I ten, ja nie potrzebuję, znaczy wiadomo miło, nie, ale wiem, że będą oglądać mnie przed telewizorami i mnie wspierać. W ogóle bardzo chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy wysłali do mnie wiadomości i komentarze. Nie spodziewałem się, że mam tylu kibiców, którzy czekają na to, żebym pojawił się ponownie w ringu, nie. Jaki ty skromny, nie wierzę. Nie, naprawdę, nie ukrywam, że jest mi bardzo miło. Nie spodziewałem się aż takiego odbioru. Może dlatego, że jest to naprawdę elektryzujące starcie, nie? No jest, właśnie, pogadajmy o tym rywalu.
Michał Królik, no naprawdę kawał zawodnika. Szkoda, że się wy w ogóle walczyliście kiedyś na amatorstwie razem? Nie walczyliśmy, no ale lepiej późno niż później, także no co, nowa formuła, myślę, że dla nas obu, także zobaczymy, jak to będzie. Nie, naprawdę jestem, ja nie mogę się doczekać, nie? Ja pamiętam w tych starych czasach, to często byliście tak zestawiani jako ta walka marzeń, prawda? Wielu kibiców się czekało na to. No ale tutaj, jeżeli stoczycie ten pojedynek na gołe pięści, to zawsze jeszcze można go stoczyć w kickboxersku. No myślę, że tak, no mówię. Tak jak powiedziałem, lepiej późno niż później. Spotkamy się. No my się z Michałem też dobrze znamy. Mieliśmy okazję razem trenować kilka razy, także... Normalnie, ja nie podchodzę do tego, że to jest jakaś tam, nie wiem, chuligańska formuła walki. To jest dla mnie walka na gołe pięści i łokcie, to jest sportowa formuła. To jest sportowy pojedynek ze sportowym rywalem, który jest bardzo dobrym rywalem. Także ja to tak postrzegam. To będą takie trochę szachy, trochę, ale wiadomo, wiesz jak to jest, jak snajper strzela, to odsłania swoją pozycję i wtedy zaczyna się stara, dobra, uliczna strzelanina, nie? Także na początku może będzie trochę snajperki, ale potem już będzie normalna soluwa, tak? Także no, zobaczymy. Przy walkach na gołe pięści ta technika jest troszkę inna, prawda? Bo łatwo sobie złamać rękę na czymś czole. Brałeś to pod uwagę w przygotowaniach? Nie, no oczywiście, mówię, jestem dobrze przygotowany, brałem to też oczywiście pod uwagę. Troszeczkę wiadomo, te łokcie robią tu trochę różnicę. No i tak mówię, starałem się każdy aspekt, każdą jakby możliwą jakby ta walka mogłaby się potoczyć w jakimkolwiek kierunku, starać się przewidzieć. No a zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko w piątek przyszły. Nie? Ja się spodziewam, że będzie jednak troszkę takiej bliższej walki na bliższym dystansie, no bo tak atakować z daleka, to głowę troszkę ryzyko, na korpus wiadomo, natomiast jak się zbliżysz, to już tu jest więcej możliwości. No na pewno, no mówię, no nie chcę też tak zdradzać, jaki mam dokładny gameplan, ale no mówmy się, no ta walka jest co-main eventem nie z byle powodu, nie? No będziemy się napierdalać. No. A jak w ogóle oceniasz Michała, on jest lepszy właśnie w boksie czy w kopaniu? Jeszcze szczerze to ja nie wiem dokładnie, czego się mam spodziewać, bo to ani ja nie walczyłem w boksie stricte, ani Michał, także to co analizowałem to są walki z K1. Jest bardzo dobrym zawodnikiem K1, myślę, że kompletnym i w każdym jakby tam, czy to kopanie, czy to ten, ale no mówię, tutaj formuła jest inna. Zobaczymy, no będzie człowiek versus człowiek. No. Zaleta taka, że nogi nie będą bolały. No, zobaczymy. No, ale zapomniałem, że ty bólu nie odczuwasz, także... Można chyba mięśniaka, nie? W nogę, nie? Tak Anderson Silva kiedyś robił, pojadał, idzie w nogę i tam. No, nie, no mówię, zobaczymy. Super zestawienie, tak jak mówię, być może jeszcze się kickboksersko kiedyś spotkacie, ale mówisz, że oferty kickbokserskie nadal jakieś napływają do ciebie, są jakieś możliwości? Nie, no tak, mówię, że ja miałem walczyć na gali Virtuos 9 października, musiałem zrezygnować, bo wybrałem Genesis, tak, i tak dalej, ale to nie jest tak, że nie napływają. Moim głównym celem, jeśli chodzi o Kiedy i Muay Thai jest cały czas One Championship i będę do tego dążył w swojej formule. A na dzień dzisiejszy powstała organizacja Genesis. No, zobaczymy, jak to tam się dalej. Na dzień dzisiejszy jest wszystko bez zastrzeżeń, bo ja wiem, że wielu ludzi nakręca się do tego, że ja będę tu coś krytykował, nie wiadomo, czy tam w cudzysłowie wyzywał, tak, czy coś. Nie. Jest wszystko naprawdę jak należy, profesjonalnie, nie mam się zupełnie do czego przyczepić. Nie? Też ja, bo gdzieś tam powstają jakieś takie insynuacje, że ktoś tam z pracowników tej firmy czy coś mnie lubi, nie lubi. Słuchajcie, ja nie idę tam zawierać znajomości, ani się kolegować, ja idę tam do pracy, tak? Robię swoją robotę, wychodzę, daję świetną walkę, wygrywam i jadę do domu. To powiedz, jak długo już wiesz o tym, że będziesz walczył na tej gali i właśnie z tym rywalem? Jest to chyba
chyba ponad miesiąc temu już tak, bo dosyć długo już się przygotowuję. Także ja też miałem wcześniej przed tą sytuacją z COVID-em, miałem walczyć do WLC w Letwej. Także to też dosyć zbliżona formuła, więc ja się już tak na te gołe pięści nastawiałem, tak, nie? Że będę. Też mój trening tak trochę się do tego już powoli ukierunkowywał też, nie? Także to nie jest zupełnie nową dla mnie. No, widziałem gdzieś tam jakiś filmik z treningu, rączki szybkie. O, dziękuję. Dziękuję. No, tak to jest, no trzeba być szybkim, nie? No, 2 miesiące praktycznie miałeś na przygotowania, to taki okres normalny, prawda? Nie można tutaj powiedzieć, że nie wiem, czy... Nie, myślę, że wiesz, no i w kickboxingu czy Muay Thai się brało walki na tydzień przed, nie? Także mówię, to też nie jest tak, że my musimy mieć jakiś obóz określoną ilość czasu, bo dla nas to styl życia jest. I ja też trenuję, może nie na 100%, ale tak jak nie mam walki, to tak na 70-80%. Zawsze sobie trenuję, także po prostu podkręcam tempo, jak się pojawi propozycja. Powiedz, w ogóle powstało troszkę tych organizacji na walkę na gołe pięści, one tam mają swoje różne odmiany, tak? Jest Gromda, jest Krwawy Sport, Wotory, też jest coś ala tym sportem. Myślisz, że ta formuła się już na stałe przyjmie, czy to jest tylko taka moda chwilowa? No nie wiem, no powiem szczerze, że nie wiem, czy nie wiem, no na pewno te organizacje, o których wspomniałeś, nie kontraktowały takich wielkich sportowych nazwisk jak Genesis, także ja myślę, że tutaj jednak konkurencja zostanie daleko w tyle, bo po prostu, no nie ukrywajmy, no jesteśmy dużo lepszymi zawodnikami, tak? Chociaż tam w Gromdzie czy w Wotorze wygrywali ludzie, którzy są sportowcami, także nie, to i to takimi też z górnej półki, także to nie jest tak, że przyszedł ktoś tam, jak to się mówi, że tam, ja widzę, że taka promocja, że z ulicy coś, tak? Ale no to za długo on nie powalczył, nie? Także też Gromdę w drugą edycję wygrał bardzo dobry kickboxer Mateusz Kubiszyn, którego pozdrawiam. I też ten jego drugi rywal, ten chłopak, ten Kuźma, tak? To też nie jest chłopak stricte tam gdzieś, tylko on trenował boks, nie? On ma chyba z 80 walk w boksie, także to też nie jest taki jakiś ktoś, nie? Bo umówmy się, wytrenowany zawodnik kontra zwykły oprych, nie? To taka solówka trwa 10 sekund, nie? To robimy jeden zwód i gościu nie żyje, nie? Zabity, nie? To można człowieka zabić, nie? Jak do takiego zwykłego jakiegoś, nie wiem, jak to ja to mówię, studenta czy coś, nie? Także nie, tutaj są zawodnicy, także każdy jest zaprawiony w boju i tu będą dobre walki, także mówię, no. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do organizacji Genesis, zwłaszcza, że są te łokcie, które też lubię, także no fajnie, ciekawa formuła, nie? Powiem ci, że o tych łokciach nie wiedziałem, ale to zmienia troszkę postać też rzeczy, bo tak utrudnia też, znaczy utrudnia, no urozmaica walkę z krótkiego dystansu. No na pewno, nie? Jest troszeczkę niebezpiecznie, nie? I z jednej, i z drugiej strony, także to tak jakbyś zamiast pięści jeszcze miał noże w ręce, nie? Także, bo łokcie są ostre, nie? Także nie dość, że machasz pięściami, to jeszcze nożami, nie? Także, no mówię, no jest ciekawa formuła, nie? Także mówię, jest dużo, że tak powiem, scenariuszy może się w walce wydarzyć. Zobaczymy, nie? Te walki na Gromdzie pokazują raczej, że szybko się kończą. Tutaj będzie chyba troszkę dłużej, prawda? Bo jednak trochę tych szachów będzie na początku. Nie wiem, co będzie. Nie, tak. Nie gadaj, że ty nie wiesz. Nie, no mówię, nie wiem, bo jeszcze w K1 czy Muay Thai mógłbym jakiś game plan większy ustawić pod Michała. Tak tutaj zupełnie nowum, nie? Także mówię, zobaczymy. Nie, ja też jestem thai-bokserem, ja się adaptuję do tego, co przeciwnik pokazuje w ringu. Zatrudniłeś może jakiegoś nowego Katmana, który zakleja ranę w 13 sekund? Nie, nastawiam się zupełnie na to, że będę ranny.
Także raczej jestem nastawiony na to, a raczej jest to wrażenie, że to ja będę zadawał rady. Czyli jedziesz bez Catmana, tak? Nie potrzebny. Nie, raczej nie. Chyba tam jest zatrudniony jakiś przez KSW, tam nie wiem. A powiedz, kto skanie w narożniku u ciebie? Tomek Sarara i Mariusz Cieśliński. No to mocny narożnik. No, fajny. Moi koledzy, przyjaciele. Także mój trener Mariusz od wielu, wielu lat. No i mój przyjaciel Tomek, wiadomo. Tomek to Tomek, nie? Tomek nie ma ochoty takiej formuły spróbować? Jeszcze Robert Krasoń, tak, bo trzech może być, tak, i Robert Krasoń. Co Tomek w ogóle mówi na tą formułę? Też miałby ochotę spróbować może? Ja myślę, że Tomek versus Artur Szpilka to jest mega petarda walka na drugiej edycji Genesis, nie? No to też można byłoby w MMA sprzedać. W każdej formule można byłoby to sprzedać, nie? Także Artur Szpilka jest na tyle rozpoznawalną postacią, wzbudzającą wiele odmiennych emocji, że i Tomek tak samo, także petarda zestawienie, nie? Powiem ci, że to się robią nowe możliwości, można ich zestawić, to tak jak z tobą, można was zestawić na gołe pięści, potem w kickboxingu, a na koniec w MMA. No, może w MMA to nie, ale może na przykład jest to jakaś na pewno pośrednia formuła, żeby skrzyżować się z zawodnikami MMA na przykład, nie? W takiej formule, bo szanse są wyrównane, nie? Oni nie mogą nas sprowadzić, a my nie możemy ich kopnąć. No i tak pewna płaszczyzna się wyrównuje i zawsze budzą się dodatkowe emocje, tak? Dodatkowe, a wszystko zależy od emocji, nie? Także ta cała gala jest też oparta na tym, że budzi wielkie emocje, także, nie? I to jest... Mówię, KSW robi to wiele, wiele, wiele lat i wie, jak operować rynkiem, także myślę, że doskonałe rozwiązanie na ten czas. Powiem ci, że tych mieszania formuł to jest coraz więcej. Rutek na przykład ostatnio w boksie, tak? Też całkiem fajna walka, no to coraz częściej się to dzieje. Nie, no widziałem właśnie, że ta gala Babylon tak krzyżuje ten, ale no, całkiem ciekawie. Ciekawie, bo to tak ktoś myśli, że a, bo to bokser w boksie z tym, ale nie. Zawodnicy MMA fizycznie są bardzo dobrze przygotowani do walki i tą fizycznością mogą zaskoczyć, nie? Także i postawić twarde warunki, nie? Także nawet widziałem, jak Sebastian Romanowski, brat tego chłopaka z Tylko Jeden, wygrał z Eliaszem w boksie, także, który jest bardzo dobrym zawodnikiem kickboxingu, także to nie jest tak, że szanse są 1 do 10. Nie, no są 50-50, także bardzo ciekawie to wszystko wygląda, nie? Ciekawe się daje takie, mówię, jak to się mówi, ciekawe możliwości, nie? No i tak jak mówisz, emocje są tu najważniejsze, bo to one sprzedają pay-per-view, a tutaj KSW wie, jak to robić. Na pewno, na pewno. Powiedz, co nowego u ciebie w klubie, w KO Gym? W klubie to bywam teraz rzadko, bo trenuję do walki, ale wszystko po staremu, także ludzie ćwiczą, od jutra nowe obostrzenia, także na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem, co nastąpi dalej, ale na dzień dzisiejszy wszystko po staremu, tak? Gdzie ty trenujesz, jak nie w klubie, po pubach? Wiesz co, trenuję w klubie. Ale też rzadziej trochę prowadzę zajęcia z racji tego, że gdzieś jestem na sparingach albo byłem na sparingach, czy gdzieś jeździłem do Mariusza, czy jeździłem do Dzierżoniowa, do Global Boxing i tak dalej. No i mówię, trochę mniej mnie było niż zazwyczaj, ale też trenowałem w Royal Boxing Team u Adriana Bacika, także mówię, trochę. I też u mojego brata, który też ma w innej lokalizacji, no i tak mówię. Trochę było mnie mniej, ale na szczęście mam tylu zawodników w moim klubie, którzy mogą mnie zastąpić, że mi pomogli, nie? Także fajnie. Wspomniałeś o tym koronawirusie, no komplikuje to sytuację trochę na waszym rynku, prawda? I mogą zamykać wasze kluby i gale się odbywają w innej formule, no trochę jest zamieszania. No na pewno, no. Powiem szczerze, że już kurwa tym żyją, nie? Dobra, nie chcę się o tym gadać. Na początku się z tego śmiałem, bo w ogóle naprawdę, nie? Jestem naprawdę zmęczony, nie? Także mówię, no
Nie wiem, no. Ta pierwsza reakcja była taka za mocna, prawda, z naszej strony, a teraz może z kolei za mała, nie wiem, nie mam trudno. Nie wiem, nie jestem politykiem, ani nie jestem lekarzem, po prostu jestem zmęczony, nie? Jestem zmęczony, chciałbym, żeby wszystko wróciło do normy. I bym sobie po prostu pojechał na wakacje do Tajlandii, a nie siedzę i się snuję w tej masce, tak, czy coś. I tak naprawdę też uważam, żeby się niczym nie ten, bo każdy jakikolwiek jakiś tam symptom czy ten wykreśliłby mnie z życia, czy właśnie dał mnie na kwarantannę, czy nie daj Boże, nie mógłbym zarabiać pieniędzy i walczyć, nie, tak. Z tego, co mówią specjaliści, no to potrwa to jeszcze troszkę, zanim jakąś szczepionkę wynajdziemy, także to no chyba musimy się do tego przyzwyczaić na dłuższy czas. No ja pamiętam, jak się to zaczynało w marcu, to tak ludzie mówili, że to 2 lata, nie? To ja nie wierzyłem. Mówię, nie, ale teraz... Teraz wierzysz. Naprawdę tak. Tak, błogosławieni ci, co nie wierzyli, widzieli, a uwierzyli. Uwierzyli, święty Tomasz, tak? Także tak, no nie wiem, no zmęczony jestem, ale mogę zapewnić, że gala się odbędzie. Że... Słuchaj, chciałem ci o Fame MMA zapytać, jak zmienił się troszkę twój stosunek do nich? Widzisz, że się profesjonalizują troszkę? Nie, u mnie się nie zmienia nic. Ale tam, patrzyłeś na coś, na cokolwiek tam ostatnio? Nie. Bo mam wrażenie, że trochę chłopaki, no wiadomo, rozwijają się też, więc troszkę sportowo odrobinkę lepiej to wygląda. Nie oglądam. Nie oglądam. Jasne. Słuchaj, co będzie z kickboxingiem w Polsce? Naprawdę mamy w tej chwili mocną posuchę. Ty też się rozglądasz za granicą, celujesz w organizację One FC, tak jak mówisz. Wróci ten jeszcze kickboxing w Polsce, czy to już jest przegrana sprawa? Szczerze nie wiem. Powiem, no, jeśli myślisz o takiej dużej organizacji, no, tak? Marzy się nam wszystkim chyba taka. No, rozumiem. Wolę się rozczarować, niż niepotrzebnie łudzić, także podejrzewam, że nie, ale cała moja kariera i to, że jestem rozpoznawany trochę bardziej, środowisko opiera się na tym, że to walczyłem za granicą i naprawdę, jeśli tylko COVID się skończy, jeśli mogę coś doradzić moim kolegom z K1 czy Muay Thai, szukajcie walk za granicą, nie? I naprawdę, nie, że tam wysyłacie e-mail, czy tam piszecie, bo to wszystko ktoś oleje, nie? I tak dalej. Po prostu trzeba jechać, stać pod tymi drzwiami, pukać do tych drzwi, wyrzucają was drzwiami i wchodźcie oknem, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś chce grać w koszykówkę, chce być najlepszy, chce być w NBA, nie? Naprawdę, to jedzie na Ameryki, stoi przed tym koszem, tak, może przechodzi ten jakiś tam, nie wiem kto tam jest, tym NBA, od tego może was zauważy, nie? Nie, naprawdę, nie ma co czekać, czas i tak upłynie, nie? Także mówię, to jest holenderski sport. Holendrzy to wymyślili tak naprawdę, przenieśli ten produkt do Japonii i tak to się wypromowało. Także... Mówię, daleko do Holandii nie ma. Ja wiem, że jest ciężko, ja wiem, że to, ale no, coś za coś, nie? Czyli Holandia albo Tajlandia? Albo Tajlandia, no niestety, no. Ja to już wiedziałem dosyć dawno, nie? Ale mówię, no. Nie, może, jeżeli powstanie jakaś ten, organizacja w Polsce większa, jak DSF. Nie wiem, czy nie po paru latach nie spotka jej taki sam finał jak DSF, bo to nie do końca chodzi, nie o to, co chodzi o to, że mamy słabych, czy jakichś tam zawodników, czy nie, bo nie mamy słabych, tylko mentalność ludzi, którzy tym zarządzają. Jeżeli się mentalność nie zmieni, to co to, zmienimy Poloneza na Fiata, to co? No, to nie ma znaczenia takiego. Dlatego mówię, no, ja bym na miejscu, jakbym był młodszy, naprawdę, jakbym był młodszy, miał znowu 20 lat, to bym pojechał do Tajlandii taką w jednych klapkach i ten, czy do Holandii i żeby tam tylko być, nie? Żeby wokół tych gwiazd być, zwłaszcza dlatego, że po prostu nawet teraz jest łatwiej, bo są social media i ten, i możliwości, i kontakt i chyba każdy urodzony po 90. To umie po angielsku mówić, nie? Także
Naprawdę, tylko niech się ten jebany COVID skończy, nie? I jedźcie, nie? Także to jest moja rada taka, nie? Fajna rada, przyłączam się do niej. Słuchaj, a powiedz, widziałeś na pewno nokaut Mameda? O, widziałem, kapitalna akcja, kapitalna. No i kickbokserska, prawda? No taka kickbokserska z dekłonu bardziej, nie? Ale powiem szczerze tak, odnośnie nokautu Mameda, nożycowe kopnięcie, i tak, czy tam właśnie latający hajki, czy to jest tak widoczna akcja, że gdzieś na treningu, czy w ogóle jak ktoś to robi przez wiele, wiele lat, czy w kickboxingu, to jest taka sytuacja, taka akcja, która nie ma szans powodzenia. To jest to jak cep na ulicy, prawda? 99% każdy się uchyli, nie? Ale zrobił to tak szybko, tak sprawnie, jakoś tak idealnie w tempo, że trafił i naprawdę nie było co zbierać, nie? Także ja zauważyłem, że po latach wracają te techniki, które wcześniej były uznawane za coś, co... Bo już wszyscy to mieli obronę do tego i tak dalej, wiesz, nie? I zauważyłem, że latające kolano, Jorge Masvidal, nie? Teraz mamy, nie? Także wracają te takie old school karate, nie? Także mówię, nie? Czy old school kickboxing, nie? Że ten, czy sidekick, nie? Także mówię, kiedyś bardzo łatwo było, każdy wiedział, jak się przed tym, że szybko udawał, ale teraz jest już tak no, widziałeś ten knockout UFC, to też mówię, fantastyczne, nie? To mówię, to było po prostu tak łatwo, przecież przed tym każdy to trenował, ale już ten poziom sportowy poszedł tak duży, wysoko, że znowu wracają te techniki, które mogą zaskoczyć, nie? Także, nie no, ale jeśli chodzi o Mameda, nie no, przyznam się bez bicia, chyba każdy, kto troszeczkę śledzi sporty walki, obstawiał Scotta, nie? Także, także tym bardziej szacunek i gratulacje. No on tą akcję wcześniej troszkę zaczął, bo jeszcze boksem ustawił Scotta, prawda? Scott się cofnął? Mówię tak, że gdzieś tam przestrzelony prawy, nie? I Scott... Ja miałem wrażenie, że on był bity tylko po to, żeby go właśnie cofnąć, żeby on... Na pewno, żeby się rozpędzić, zrobić sobie miejsce, to musisz zrobić zwód ręką, nie? Ale no mówię, to jest... Jak on zaczynał to robić, to ja myślałem, że Scott się po prostu uchyli, ale to nagle gdzieś dostał takiego turbo doładowania w locie, że normalnie ta noga sięgła, nie? I to naprawdę nie było co zbierać, także nie no, kapitalna akcja, myślę, że knockout dekady, tak, w KSW, jak najbardziej, nie? Moment często nas zaskakiwał różnymi akcjami, ale zazwyczaj były akcje takie parterowe, prawda, jakieś wyciągnięte nie wiadomo skąd i trochę już wydawało się, że się kończy i wrócił w pięknym stylu. Też mówię, w stójce każdy Mameda potrafił rozpracować już na przestrzeni tylu lat, to jednak ktoś już tam mniej więcej, ludzie się też rozwijają, uczą się tego obrony i tak dalej, więc łatwiej Mamedowi było pewnie wciągnąć kogoś do parteru, tak, i tak mniemam, ale no tutaj no zagrało wszystko top, nie? Także mówię, nie? Ty też jesteś znany ze spektakularnych akcji, nawet jedną nagrałem, także... O, tak, to jesteś autorem, no właśnie, tak. No, też jestem. Bardzo mi miło, że mnie porównujesz do Mameda Khalidova. O, bardzo mi miło. Ale se dodaje? Tak, bardzo mi miło. No, tutaj też będę sobie starał jakąś spektakularną akcję, ale mam tylko dwie ręce, także jest trochę inaczej. Zobaczymy, co wymyślisz już w piątek następny, tak? Nie, w ten już piątek. Boże, jak to czas leci. No dobra, trzymamy kciuki za Wrocławianina. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.